Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule i lecimy, bo dziś nie wiem jak bardzo dam radę, w razie jakbym padł na tym nagraniu, to nie zobaczycie tego odcinka, ale jeżeli nie padłem, znaczy się odcinek jest, to powinno być dobrze. Grażyn, zostaw tę lampę, proszę cię. Wystartujmy może kwestią, że PD dalej zbiera ludzi na rolowanie po Tartalię, po Childa, po Ajaxa i jeżeli chcecie znaleźć się w tym zacnym gronie i być na streamie, żebyśmy mogli za was trzymać kciuki i wysyłać swoją energię i szczęście w waszym kierunku, to podbijać do PD'ego, zapisywać się na listę i widzimy się już za parę dni na streamie. Jak coś zaraz dupnie, to jest Grażyn rozwalająca lampę. No chodź na rączki, chodź. Chodź na rączki. Więc jeżeli macie ochotę być na streamie, to zapraszam was serdecznie na Discordzie. I to chyba tyle, żadnej filozofii więcej tutaj nie ma, więc przejdźmy do naszego projektu artystycznego, w którym to codziennie polecam inną osobę i wysyłam was, jeżeli macie ochotę i czas, na Instagrama zazwyczaj, ale tym razem będzie to nie Instagram, a DeviantArt, z tego co rozumiem. Dawno na Devie nie byłem. Dev teraz wygląda inaczej, wygląda troszkę jak ArtStation, to znaczy jak taka bieda wersja ArtStation. Więc wysyłam was do serii albo Sharon684, w zależności od tego, czy patrzymy na Discordzie, czy patrzymy też na Devie. I link u mnie dzisiaj na Instagramie będzie wstawiony do DeviantArta. Nie wiem jak to zadziała i nie wiem czy z Instagrama będzie się dało kliknąć, więc jeżeli klikniecie stąd na dole w przypiętym komentarzu, będzie link do Sharon. Mam nadzieję, że coś fajnego tam dla siebie znajdziecie i okażecie trochę miłości i trochę pozytywnej energii zostawicie tam na profilu, doceniając artystyczne starania serii. Jak zaglądacie na nasz hashtag Genshin Impact, to możecie zobaczyć, że tam dzieje się bardzo dużo, bardzo fajne rzeczy i dzisiaj rano na przykład był odcinek z rysowania, gdzie ja próbowałem sobie poradzić z Ventim. Mało skutecznie, ale nie najgorzej było. No, załóżmy, że daliśmy radę. Lecimy dalej i przejdźmy do Robloxa. Ze wszystkich gier na świecie Roblox mnie interesuje bardzo mało. Nie powiedziałbym, że najmniej ze wszystkich istniejących gier, ale bardzo mało sam fakt, że wiem co to jest Roblox i mniej lub bardziej ogarniam temat. Tak wiecie, odlegle bardzo. Jest dla mnie bardzo zaskakujący, bo jak się dowiedziałem o istnieniu Robloxa, to w życiu nie myślałem, że zapamiętam tę nazwę i będę ją z czymkolwiek łączył, więc taka sytuacja, ale drugi raz w historii serii z Genshina będziemy mówili o Robloxie. Raz było w przypadku świątyni Kazuy, którą ktoś w Robloxie zrobił, jeżeli nie pomyliłem postać, chyba świątyni Kadeary Kazuy. A teraz będzie w odniesieniu do chińskiego prawa. Roblox jest najprawdopodobniej pierwszą, bardziej zachodnią grą, która istnieje, która już zaczyna przebudowywać swój model działania tak, żeby spełniał wymogi chińskiego nowego prawa, które dopiero nadchodzi, jeszcze nie weszło w życie. Więc wszelkie różne rzeczy, które w Robloxie były, a które mogą nie pasować do nowego prawa chińskiego, są modyfikowane, zmieniane bądź usuwane. Co oznacza, że różne restrykcje, głównie związane z relacjami międzyludzkimi, związkami, wiecie, postacie nie będą miały animacji takich jak trzymanie się za rączki, które do tej pory były. Nie będzie różnych odniesień do romantycznych wojaży graczy, nie będzie można tego przedstawiać w taki sposób, żeby to było zrozumiałe w łatwy sposób dla osób niewtajemniczonych, więc Roblox dostosowuje się do tego, czego wymagają chińscy cenzorzy. Co prywatnie mam nadzieję, że ugryzie ich bardzo w tyłek, ale zobaczymy jak będzie. Więc jak ostatnio mówiliśmy o zmianach w chińskim prawie i niektórzy mówili, że nic się nie będzie działo, żadne gry nic nie zrobią, no to mamy efekty, że już to jest w drodze, to jest pierwszy przykład, a będzie ich naprawdę wiele. I w sumie tylko dlatego o tym wspominam. Nas to jakoś tak bardzo mocno nie dotyczy, ale w przyszłości zapewne zacznie, szczególnie dlatego, że to jest chińska gra. Uwaga, spekulacje i spoilery będą spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy. Więc zacznijmy od Kamisato, a ja to, który najprawdopodobniej pojawi się już w przyszłym roku, bo mieliśmy wyciek ze wszystkich miejsc na ziemi, akurat z Wikipedii. Jeżeli chodzi o aktora podkładającego głos pod tą postać, Johnny Jong Bosch, jak mnie informuje Wikipedia, jest to amerykański aktor, muzyk, piosenkarz i tam sztuki walki jada. I od 2022 będzie w Genshinie jako Kamisato Ayato, więc wygląda na to, że Ayato się zbliża, że będzie miał kwestie głosowe, które wyciekły z Wikipedii. Tego się nie spodziewałem, już prędzej myślałem, że jeżeli to jest aktor, to wiecie, jakieś IMDB, czy jak się nazywa ten polski odpowiednik. Filmweb? Filmweb chyba jakoś, tak, nie wiem, szczerze powiedziawszy nie korzystam, zawsze korzystałem z IMDB, ale to było zanim jeszcze Filmweb się rozkręcił i znalazł swoje miejsce na rynku, wiecie, to było to
Wcześniej jeszcze było tylko IMDb, nie? Siła przyzwyczajenia. Więc wygląda na to, że Kamisato Hayato się zbliża i tak jak spekulowaliśmy, nie będzie on w najbliższych, super najbliższych aktualizacjach. Może pojawi się z Yaemiko, zobaczymy. To by też pasowało, przynajmniej jeżeli chodzi o te różne takie historie, które gdzieś się tam przewijały, tam jest to... możliwe połączenie fabularne między tym, co będzie z ninjami. Tutaj też wejdzie ta Oniori, czy jak ona tam, Makuki Ninja, Kamisato Hayato i właśnie Yaemiko jako druga strona konfliktu, jeżeli to konfliktem można w tym momencie nazwać. Nie wiem do czego ma to fabularnie dokładnie bić, bo są to spoilery, z którymi się nie chcę zapoznawać, ale z tego co rozumiem jest tam jakieś połączenie, więc możliwe, że sens będzie, żeby oni wszyscy byli w jednej aktualizacji. Jak będzie, zobaczymy, to by było ciekawe. Lecąc dalej, pojawiają się drobne informacje na temat Shenhe Shenli, w zależności od tego, jak jest pisana i tłumaczona, ta postać jeszcze nie jest... No, teoretycznie to ma być ta ludzka forma Cloud Retainer i nie do końca jestem przekonany, czy to jest prawda, bo były jakby leaki negujące to połączenie, ale ona wygląda tak podobnie, że wydaje mi się, że to jest ta postać. No nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej pojawiają się screenshoty przedstawiające Shenhe w akcji, Shenhe gdzieś tam na polu bitwy i bądźcie ostrożni, one są strasznie niskiej jakości, bardzo rozpikselowane. I według mojej wiedzy to nie są rzeczy z obecnie trwających bet. To są rzeczy bardzo stare, to jest ten model Shenhe został lekko zmieniony, wygląda teraz troszkę inaczej, nie różni się jakoś wybitnie dużo, ale na tych screenshotach możecie zobaczyć, że to jest ten stary model, jeżeli dorwiecie je w wystarczająco wysokiej rozdzielczości, żeby zobaczyć w ogóle ten model dokładnie. Tak czy inaczej to jest model ten, który był oryginalnie, więc prawdopodobnie jest to fake, ktoś po prostu ma ten stary model, wyrenderował go, stawił to w scenę z Genshina i to wygląda jak prawdziwy screenshot, ale nie jest. To nie jest prawdziwy screenshot, bo to nie jest ten model, który jest obecnie, albo jest to screenshot ze starej bety, co jest również tak jakby przez moją wiedzę negowane, bo Shenhe wtedy była testowana z Claymorem. Wszystkie jej skille, wszystkie jej animacje, wszystkie te rzeczy zostały, to już z kolejnego źródła mam potwierdzenie, wszystko to zostało przeklejone na Yule i tak powstała Yula, jeżeli chodzi o gameplay, a Shenhe została bez tych elementów, ale podobno mamy wyciek z jakiejś bety, jak teraz Shenhe się zachowuje. Te dwie informacje zbiegają się ze sobą w czasie, nie są połączone, czyli screenshoty z bronią włócznia i informacje na temat tego, jakie skille ma Shenhe, zbiegają się ze sobą. Obie te informacje mogą być nieprawdziwe, ale są tak jakby niepołączone. Więc ogromnym ziarnem soli oraz przymrużeniem oka Shenhe wygląda na to, że będzie physical DPS-em, ewentualnie sub DPS-em, który najlepiej się sprawdza walcząc z jednym przeciwnikiem. Brzmi znajomo, co nie? Krajo, w tym wypadku włócznia, jeden przeciwnik, bardziej jej elemental skill, nie mam tutaj przetłumaczonej nazwy, mam chińskie znaczki, których nie potrafię odczytać, więc wybaczycie, że tego nie będę próbował nawet robić. Tworzy coś w stylu takiej przestrzeni pokrytej lodem, ala to co robi Rosaria po postawieniu tego krzyża, ewentualnie to co Chongyun odpala, takie psz, jest naokoło troszkę mgiełki, troszkę lodu. Przeciwnicy stojący w tej przestrzeni będą mieli zmniejszony atak i zmniejszony resistance. Jest jedna pula tego zmniejszenia, tego efektu, która dzieli się na ilość przeciwników w tym polu będących. Więc jeżeli walczymy z jednym, na przykład dużym przeciwnikiem i to odpalimy, to ten debuff ataku i rezystansu odporności będzie bardzo duży. Jeżeli będzie tam, nie wiem, 5 czy 6 małych hili czurli, to to się podzieli równomiernie na wszystkich, co oznacza, że ten efekt nie będzie aż tak mocny, ale przynajmniej od C1, od pierwszej konstelacji, Shenhe będzie miała dodatkowe bonusy do trafiania przeciwników, którzy w tym polu się znajdują. Co oznacza, że jeżeli oni będą w przestrzeni i będą mieli odpowiedni status na sobie, to ataki Shenhe będą w nich klepały znacznie mocniej niż kiedy oni są poza tą przestrzenią. Drugą rzeczą jej ku, jej ultem, jej elemental burstem jest przyzwanie tych cryo-crane'ów, tych żurawi lodowych, które będą się stakowały i zadawały jakieś tam większe obrażenia i jest animacja zbliżona do tego, co ma, nie wiem, chociażby żongli, że zatrzymuje się w jakiejś tam pozie i zamiast meteorytu ma przelecieć żuraw. Jak to będzie i czy to faktycznie ma miejsce, nie wiem i też nie wiem, czy te żurawie mają działać tak, że z każdym machnięciem dzidy będzie coś przelatywało i trafiało przeciwnika, czy to jest jednorazowe, bo pełny opis tego skilla jest tak jakby lekko sobie zaprzeczający. Wydaje mi się, że to jest mocna kwestia tego tłumaczenia, raczej jego braku i mojego kalecznego tłumaczenia z chińskiego, bo to jest dość problematyczne, ale whatever. Więc jeżeli wierzyć pogłosku informacjom, które do nas docierały na przestrzeni ostatnich miesięcy, tudzież nawet wcześniej, Yula jest tym, czym miała być oryginalnie Shenhe. Shenhe w chwili obecnej wygląda jak
Cień Julii, tylko z inną bronią, troszkę zmieniona funkcjonalność, ale nie na tyle, żeby podobieństwa tych postaci nie były uderzające, przez co wydaje mi się prywatnie, że jest to wersja jeszcze beta mocno i sporo się może zmienić, bo jest kilka rzeczy, które są no zbyt podobnych między tymi postaciami z mojej perspektywy i mam nadzieję, że to się troszkę zmieni na tyle, żeby, no wiedząc, że Jula powstała ze skilli Shenę, nie chciałbym, żeby Shenę teraz wyglądała jak, no wiecie, taka druga Jula, bo to głupio brzmi. Fajnie by było, jakby to była naprawdę oryginalna postać, co nie zmienia faktu, że opis tych skilli i te rzeczy, które się tutaj pojawiają, byłyby całkiem spoko dla jakiejś innej postaci. Kolejna postać przejmie skedę po Shenę, nie? I na przykład powstanie jakaś krajoczwórka z włócznią, czy cokolwiek, whatever. Wygląda to fajnie, działa to, zobaczymy jak, bo pewnie zobaczymy jak. Jeżeli oczywiście te informacje mają w sobie więcej niż ziarno prawdy, a wyglądają dość wiarygodnie, tylko w praktyce zobaczymy jak to będzie, no jak to się będzie kleiło. Dobra, zanim ja całkowicie padnę i odlecę, powiedzmy słów parę na temat konkursu, który się zakończył. Kolejny zacznie się oczywiście jutro, w poniedziałek, ale ta nagroda, ta Anemowizja leci do Weroni, więc chciałbym serdecznie pogratulować. Widzicie tutaj te podesłane skrzydełka. Walka była zacięta, poziom był bardzo wysoki, były animowane jakieś gifowe redesign tych z Mondstadt, tych wiecie, Anemo skrzydełek, które powinny być za reputę. Padliście na sporo fajnych pomysłów, od bardziej zautomatyzowanych, nie wiem, helikopterków przyczepionych do pleców na papierze toaletowym, kończąc, więc niektóre pomysły były naprawdę kozackie, ale zrobiliśmy dzisiaj selekcję w naszym gronie i padło na Weroni. Gratuluję, jesteś awesome. Konkurencja była duża i zacięta, mnóstwo osób było blisko tego podium, ale zwycięzca, zwyciężczyni w tym wypadku może być tylko jedna, więc gratulacje! Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez No Life Hutao. Dziękuję ci bardzo, jesteś awesome! Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event i jeżeli logujecie się codziennie, to jutro będzie ten dzień, kiedy na was będą czekały primogemy, więc trzeba klikać, póki primogemy są, potem można olać, bo żadnych w sumie fajniejszych nagród nie ma. Nie na tyle, żeby się spinać. Nie zapomnijcie wbić do plecaka, żeby zobaczyć, jak długi cooldown wam pozostał na Parametric Transformerze, który znajduje się w zakładce z gadżetami. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Bożek RNG wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, która jeżeli to żyje do jutra, to nadarzy się jutro. Ja wracam spać. Miłego do następnego i hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. Ale nie, nie, serio, serio, zaraz się pakuję, wracam spać, bo tracę kontakt z rzeczywistością. Dlatego też ten odcinek raczej do krótkich należy.